Dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy internetowi rzeczy, czyli kolejnemu rozszerzeniu, które podwoi możliwości Twojego robota. Kiedy już pobierzesz odpowiednie rozszerzenie z zakładki rozszerzenia w swoim mBloku, możesz połączyć się za pomocą Codeja z internetem. Mój Codej już jest połączony, ponieważ zaświeciła się zielona lampka. Teraz mogę sprawdzić, jaka pogoda jest dzisiaj w Szczecinie. Ten skrypt wgrałam pod przycisk A. Zapaliła się chmurka, to znaczy, że będzie pochmurnie. Pod przyciskiem B mamy maksymalną temperaturę dzisiaj, oczywiście w Szczecinie. I pod przyciskiem C mamy zachód słońca w Szczecinie z dokładnym podaniem godziny. O 20:26. Czas się zbierać.